Muzeum Okręgowe w Suwałkach zaprasza od 30 września na zmodernizowaną stałą wystawę archeologiczną Najstarsze dzieje. Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, tak jak podczas festynu Jaćwieskiego, wstęp bezpłatny. Uruchomione zostaje między innymi zwiedzanie z audioprzewodnikiem, darmowa aplikacja oraz opis eksponatów. Szczegółowe informacje na stronie internetowej muzeum. Do 23 wzrosła liczba osób, u których testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Wśród nich prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz oraz 5 zawodników drużyny Ślepsk Malów Suwałki, a także opiekunka jednej z grup w przedszkolu nr 2 w Suwałkach. Do zrobienia badania prezydenta skłoniły utrzymujące się od kilku dni objawy chorobowe. Kaszel, dreszcze, bóle mięśni i podwyższona gorączka. Ponieważ nie miał wszystkich objawów wskazanych w obowiązującym algorytmie, podjął decyzję o przeprowadzeniu prywatnego testu na obecność koronawirusa. Od środy prezydent Rynkiewicz pozostaje w izolacji domowej. Osoby, które miały z nim w ostatnich dniach kontakt, powinny skontaktować się z działem epidemiologii Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Suwałkach, telefon 87 565 28 63, dostępnym w godzinach pracy sanepidu. Póki co nic nie wskazuje, że nastąpi paraliż ratusza, nie każdy pracownik codziennie ma kontakt z szefem, informuje kierownik biura prezydenta. Jeśli będzie to konieczne, ratusz rozważy ewentualne testy dla pracowników. Na tę chwilę urzędnicy mają ograniczyć kontakty i uważnie obserwować mogące wystąpić objawy. Jeśli chodzi o Ślepsk Malów Suwałki, klub zadeklarował, że codziennie o godzinie 16 będzie publikował bieżący raport medyczny dotyczący zakażonych zawodników. Oczywiście planowane rozgrywki drużyny zostały zawieszone. I trzecie ognisko, przedszkole nr 2 w Suwałkach. Dzieci z grupy będącej pod opieką zainfekowanej i mającej objawy przedszkolanki nie przychodzą do placówki. Co istotne, opiekunka już na kilka dni przed wykonaniem testu z powodu pojawiających się objawów grypopodobnych zgłosiła się do poradni rodzinnej, nie przychodziła do pracy, a skierowanie na test wydał opiekujący się nią lekarz. Odwołanie zajęć w tej grupie jest takim profilaktycznym dmuchaniem na zimne, informuje Kamil Sznel z Urzędu Miasta. Aktualnie w Suwałkach i powiecie mamy 23 aktywne zakażenia, 108 osób jest objętych kwarantanną. W Podlaskiem dzisiaj służby wojewody poinformowały o nowych 54 zainfekowanych. W kraju, według raportu Ministerstwa Zdrowia, wykryto w ostatniej dobie 1587 zakażeń. Komunikat mówi również o 23 zgonach.